Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejny odcinek dotyczący budowania drona. Tym razem naszym bohaterem jest Luminaire QAV2.5, firmowany przez Freibota. Jest to jeden z ciekawszych dronów wykorzystywanych do filmowania głównie wewnątrz, samochody, nieruchomości, bardzo precyzyjne loty, przelatywanie przez auta. To jest to. Waży 168 gramów razem z Naked Go Pro Plus, do tego z pakietem waży około 250. Jesteśmy w stanie zejść poniżej 250 gramów. Na zewnątrz też może latać, może mieć całkiem dobry push, czyli całkiem dobrze nim można polatać w trybie acro. Jest delikatny, ale też jednocześnie jest bardzo precyzyjny. Ja go zabudowałem tutaj na Kadex Vista z kamerą DJI FPV, plus do tego mamy odbiornik TBS Crossfire i do tego mam tutaj iFlighta, czyli all-in-one, to jest flight controller, plus do tego jest ESC. Listę części wraz z linkami podam Wam w opisie pod filmem. Całość jest bardzo sprytna, dużo ciekawych rozwiązań. Jest to zabudowa pusher, jednocześnie on jest troszeczkę większy od Beta FPV czy od Home FPV. Odpowiada mniej więcej Protekowi 25, aczkolwiek Protek jest bardzo toporny, a ten quad jest bardzo delikatny, leciutki i precyzyjny. Jak widzicie, można też zdjąć te osłony, jeżeli na przykład latamy blisko aktorów albo jakichś droższych samochodów, możemy te osłony sobie założyć. Jeżeli natomiast latamy w takich pomieszczeniach ogólnych, można te osłony zdjąć i ten quad jest w tym momencie jeszcze lżejszy. Ja już go oblatałem i dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób go zbudować. Jest tutaj trochę takich ciekawych myków, takich patentów, z tego względu, że jest to zabudowa jako pusher, a jednocześnie stack jest normalny z lutowanymi połączeniami silników, czyli nie mamy tutaj wtyczek. Ale dosyć gadania, słuchajcie, jest to fajna alternatywa do mini i przechodzimy już na warsztat. Najpierw rozpakujemy, a później krok po kroku zbudujemy tego drona. Let's go! Bardzo ładne opakowanie. Jeżeli chodzi o branżę FPV, to rzadko się spotyka, żeby produkt był aż tak ładnie przygotowany. Zwykle produkty w FPV są dość surowo opakowane, a tutaj wygląda to rewelacyjnie. Przepiękne pudełko, osłony plus mocowanie akumulatorów. Tu następnie tak zwane stand-offy, czyli słupki. Do tego wkręty, bardzo ładnie przygotowany zestaw. I też jest słowo powitalne od Filipa Freibota, właśnie autora tej koncepcji. Ale co najważniejsze, żebyś wyszedł na zewnątrz i miał dobrą zabawę, miała dobrą zabawę i tworzył coś, co spotka się z miłością innych. Fantastycznie, kapitalna sprawa. Pierwszy raz widzę w branży FPV tego typu produkt. Mamy też genialne naklejki. Rama z karbonu, dwie części, top i spód z karbonu, to wszystko. Całość jest naprawdę genialnie zrobiona. Jestem pod dużym wrażeniem, jeżeli chodzi o jakość. I naprawdę fantastycznie ten produkt wygląda. Są tylko dwa woreczki, jeżeli chodzi o sam produkt. Tu mamy wkręty, mamy stand-offy, czyli słupki. I do tego są osłony. Osłony po to, bo jeżeli mamy na planie filmowym aktorów, samochody droższe, takie osłony są wymagane, żeby nie zrobić komuś krzywdy i żeby nie zniszczyć mienia, czy pozbawić kogoś zdrowia na przykład. Na tym etapie potrzebujemy 10 wkrętów 2 mm na 8 po to, żeby zamontować te właśnie stand-offy, te słupeczki. To są słupki pod kamerę jeszcze, tak? Mocowania kamery, to wszystko. Całość jest dosyć mała, muszę przyznać, że naprawdę jest mały ten quad, ale wygląda mega sprytnie. 2,5 cala jest troszeczkę większy, ale to jest bardzo porównywalna wartość, jeżeli chodzi o to. Można jeszcze zobaczyć, jak wygląda na tle telefonu. To jest co prawda, ten iPhone jest troszkę większy, ale widać, że naprawdę quad jest malutki, a potrafi mega dużo. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, możemy po prostu zacząć montować to. Mam zamontować ich 10, jak tylko ja to zrobię, wrócimy do tematu. Uwaga, hop! Słupki są już zamontowane, z tej strony jest przód, z tej strony jest tył. Kolejna sprawa to jest mocowanie kamery. Możemy na razie włożyć to w ten sposób. Bo teraz przymierzymy sobie górną część i to wygląda całkiem dobrze, słuchajcie. To jest górny panel i to jest pusher, czyli silniki trzeba dać tutaj do góry nogami razem z wirnikami.
Zastanawiałem się, czy mi będzie pasował ten mój zestaw iOS, iFlighta. Pasuje tak średnio. Znalazłem jedno, tylko jedno jedyne ustawienie. Jako że to jest pusher, najpierw przekręcimy to, następnie przelutuje silniki. Trzeba sprawdzić tylko odległości. W międzyczasie przykręciłem jeden silnik, żeby sprawdzić, czy kable te, które tutaj mam, ich długość wystarcza. Wygląda na to, że spokojnie można je przylutować i później z tymi kablami sobie poradzę. Słuchajcie, jest to możliwe do zrobienia. Rozkład byłby taki, nie wygląda to rewelacyjnie, ale damy radę. Zamontuję Vistę i w tym momencie będziemy mieli już przynajmniej ten dolny kabel do kamery. Jeżeli teraz zamontuję Vistę, to będziemy mieli już poczucie pewnej stabilności, może nie takiej kompletnej, ale przynajmniej częściowej stabilności. Na tym etapie jesteśmy praktycznie gotowi do montażu. Wszystkie cztery silniki są wlutowane. Mam wrażenie, że kabla powinno wystarczyć. To nie wygląda tak dobrze, ale jak zamontuję, powinno wyglądać lepiej. Jeżeli chodzi o konfigurację, tutaj jeszcze będzie trochę takiej gimnastyki, ale praktycznie jesteśmy gotowi. Teraz można by nawet dokręcić i sprawdzić obroty silników. Jak coś, to można zawsze je przelutować i to byłoby chyba całkiem sprytne, żeby to zrobić teraz. Nie wiem, czy nam się coś nie skopci na tym etapie. Mam nadzieję, że nie. Na tym etapie to wszystko działa. Dobra, to co chcę zrobić, to wepnę teraz laptopa i sprawdzimy silniki. Ok? Teraz popatrzę jeszcze tylko, czy któryś z tych wkrętów nie jest za długi i nie rani tego uzwojenia, czy nie wchodzi w uzwojenie. To powinno być wszystko ok. Ten jest chyba troszkę za długi, ale nieznacznie. Ten jeden. Tu powinno być ok. Dobra, trzymajcie kciuki. Na tym etapie parę rzeczy jest istotnych i chyba najważniejsza sprawa, jaką tu mamy, to jest kwestia taka, jako że to jest pusher, trzeba wiedzieć, czyli on wypycha w dół i tutaj nie ma nic. Trzeba sprawdzić, czy nie koliduje nam całość, jeżeli chodzi o kablowanie ze śmigłami. I w tym celu można sobie też oczywiście użyć jeszcze taśmy, żeby przytrzymać kable, ale one muszą być na tyle długie, żeby faktycznie nam to nie kolidowało. To jest jedna rzecz. To samo jeżeli chodzi o kable z Visty, jeżeli to jest Digital VTX. I kolejna sprawa, która jest tutaj taka dziwna, to są te cztery takie podkładki. Ja dopiero teraz niedawno zauważyłem, że one są w komplecie, one służą do lądowania.
Dobra, słuchajcie, tak wygląda efekt finalny. Mamy jeszcze paski zamontowane do lipo. Jeżeli chodzi o przyłącze, doszedłem do wniosku, że jednak w środku jest najlepiej. Zamieniłem też silniki, zastosowałem docelowo silniki Beta FPV, a dodatkowo jeszcze zamontowałem nowe wkręty, które też były w zestawie z silnikami. Także całość prezentuje się dość ładnie. Mamy tutaj czarne śmigła. Oblatałem już tego drona, za chwilę pokażę Wam, jak on lata, ale wszystko jest solidnie dograne i mam nadzieję, że będzie pięknie służył i że wspólnie zrobimy dużo ciekawych ujęć. Dzięki serdeczne za uwagę, zapraszam na loty próbne, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!